Hello na kanale. W tym tygodniu nie mam nadgodzin, więc pójdziemy sobie do galerii. Pokażę Wam, jak wyglądają drogerie, sklepy z kosmetykami tutaj właśnie w Oslo i okolicach. Dalej mam zatkany nos, jestem chora, ale do roboty chodzę, bo nie jest tak źle. Zjadłam rosołek przed chwilą, więc mam nadzieję, że postawi mnie na nogi. Tak więc zaczynamy tego vloga od galerii. Dodatkowo jest dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego będę szukać jakiegoś prezentu dla Daniela. Jeszcze dokładnie nie wiem, co takiego mogę mu kupić. Myślę, że jakieś kosmetyki może. No zobaczymy, zobaczymy, co mi wpadnie w oko. Może akurat jakaś promocja się trafi, to z chęcią z niej skorzystam. Tak więc zaczynamy ten film. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy właśnie w norweskiej galerii handlowej. I niestety w Norwegii wybór jest bardzo słaby w galeriach. Co tu się wydarzyło? To jest taki sklep z zabaweczkami dla dzieci, ale ja się dzisiaj kieruję do może do Body Shop, L'Occitane czy L'Occitane w Normala. Normal to jest taki polski Rossmann, więc zobaczymy, co będzie ciekawego. To jest, wiecie, gościu, który mówi, że on jest wyjątkowy, bo sklep się nazywa Normal, że on nie jest normalny, że on jest wyjątkowy. No i wchodzimy do sklepu, czasem są takie małe różowe, o, jak tam, takie małe koszyczki, ale widzę, wszystkie są w użytku. Ten bar jest dosyć spoko. Kilka lat temu to jeszcze nie było nawet takiego normala w Norwegii. Jedyne rzeczy mogliście kupić w sklepach typu H&M and Kubus. To jest naprawdę dziwne. Jak ja tu przyjechałam, to dla mnie to był szok, że w Kubusie, H&M i tego typu sklepach są dostępne produkty drogeryjne, co Wam zresztą pokażę. Jak mogliście zauważyć, Garnier dosyć popularny tutaj. Cenowo wychodzi mi się, że podobnie jak w Polsce. Tak samo Osi. Też sporo produktów z tej firmy. Farby do włosów. No taki typowy jak sklep jak Rossmann. Więc macie wszystko. Trochę takich drogeryjnych rzeczy, trochę kosmetyków. Z tych tańszych, jak i droższych półek. Jest tu produkty do czyszczenia twarzy. No nie będę Wam chodzić po całym sklepie i pokazywać. To tak mniej więcej o z L'Oreala jakieś. Są chyba bardziej takie jakby fryzjerskie nawet produkty. Ale nie znam się za bardzo, więc ciężko powiedzieć. Mam odżywkę z tej firmy. Jak ją zobaczę, to Wam dam znać. Ona jest super. Takie są gładkie włosy po niej, że to jest szok. No to jest taka typowa babcia. One chodzą tu w plecaczkach adidaski, więc to jest spoko. Od razu może kupię sobie tran. To jest chyba okej, za bardzo się nie znam, ale tak czy siak lepiej brać cokolwiek niż nic. To jest ta babcia, co mówiłam. Właśnie adidaski, plecaczek i takie stylówki. Tu mają, oczywiście ubierają się również elegancko. Jakieś, wiecie, żakiety, garsonki, no ale częściej spotykany jest taki styl na luzie. Polecam pyszkę. To mi się kojarzy, że widziałam też w Polsce, ale nie jestem pewna. Chyba, że podobne, o jest, opakowania po prostu. No i to już ceny wyższe, widzicie, 50 ml za jakieś 120 zł. Jakiś kremik, no ale jak to mówią, koreańska, japońska pielęgnacja. No, jest niby spoko, więc pewnie też dlatego. Czy pierwsza to widzę. Nigdy nie używałam tego typu produktów. To jest kremik do rąk. W sensie takich produktów z tej firmy. Może by się przydało, na spracowane ręce moje niby nie są złe, ale odciski od Mopika są jakby nie było. Za do stópek też jest, ale ze stópkami nie jest źle. Ale coś takiego, 115 koron trochę kosztuje. Sprawdzę opinie na internecie. Polecam Wam również to robić, sprawdzać opinie, bo nie zawsze wysoka cena oznacza wysoką jakość. Kurde, z tego co czytam, to podobno bardzo super jest. Może i na piętki wezmę, albo najpierw na ręce. Dużo opinii. 4,7 ma na kilka tysięcy, więc myślę, że to jest spoko produkt. Dam Wam znać. Tyle, że nie mam problemu z suchymi rękoma, tylko właśnie bardziej te odciski. Chociaż zima zaraz przyjdzie i czasem mam tutaj, w tych miejscach takie suche. Przyda się. Jaki ciekawy produkt, nie widziałam nic czegoś takiego. Dla facetów, jeśli macie przerzedzoną brodę, to taki grzybyk jak do brwi. Taki maleńki. I dorysowujecie sobie włoski. Spoko. To też widzę po raz pierwszy. To mi się kojarzy z tymi takimi smarowidłami na odrażnianie dróg oddechowych. Wezmę wam katar, przyda się. Chociaż wiem, że to nie na to. Do ciała z tej firmy. Zwłaszcza balsamy ten i taki różowy jest super. Nie stawia takiej tłustej skóry, fajnie się wchłania i ładny ma delikatny zapach, polecam. Ostatnio zbił mi się kominek i jak nie znajdę jakiegoś ładnego na necie, to kupię taki najprostszy tutaj, no bo już czas na takie zapaszki jesienne najwyższy.
Chociaż mamy też nawilżacz powietrza, do którego daje się po prostu olejek i też ładnie pachnie. Ale taki kominek, myślę, że fajna sprawa. Aha, i witaminki. O, to są właśnie kremiki do rąk z tej firmy, też fajne. Nie dość, że ładnie pachną, to jeszcze takie gładkie ręce po nich macie. No i tu, im bliżej kasy, tym więcej różnych pyszności, żeby naciągnąć was na jeszcze jakiś drobny zakup. Powiecie, stoicie w kolejce, czekacie, a to tak 16 koronek, niezdrowo, to 30 za kinderki. No, można się skusić, nieraz się na to już nabrałam. A macie jakieś przyprawy? A najlepszy jest ketchup, którego nie widzę w tej chwili. Może już go nie ma, albo taki dobry ketchup tutaj pycha. O, to jest mistrzostwo. Tylko widzę, że zmienili na zwierzątka teraz, a wcześniej były owocki. Pyszne. Pokażę wam teraz, o co tu chodzi. Do kubusa pójdziemy. Jestem na dziecięcym. Powiem wam szczerze, że ciuchy, które są w kubusie, jakoś mnie nie przekonują. Jak już coś tutaj kupuje, to zazwyczaj jest to minus 75% jakieś piżamy albo majty. No ale nie o tym, pokażę wam właśnie drogeryjny dział w kubusie. Tylko muszę się dostać na damski. No i zobaczcie. To jest część w sklepie Kubus. Różne. To jest Isadora, L'Oreal. Tak jak u nas po prostu całe segmenty w Rossmanie, czy tam w Hebe i tego typu drogeriach. Więc to było, pamiętam, takie dziwne, jak przyjechałam do Norwegii, że tak nagle wchodzicie do Kubusa, do HM-u, bo w HM-ie jest też taki dział i macie normalnie kosmetyki. Więc taka różnica, jeśli chodzi właśnie o kosmetyki w sklepach, galeriach. Ciągle nos zatkany, więc sorry za mój głos. Mam nadzieję w ogóle, że będzie dobrze słychać, bo tak mówię w miarę cicho, bo w tym sklepie nie chce się drzeć. Idziemy dalej. Już widzę sklep Fredrick Louisa. To jest coś w stylu naszego Douglasa. Sephora już takie droższe, bardziej można powiedzieć luksusowe, kosmetyki i inne produkty. Kremy, będzie Clarins, z Lancome. No jest to już trochę inny towar. Daniel lubi produkty z Biodermy. Dla mnie są takie se. Jak używałam ich kremów, to mi się w ogóle nie sprawdzały. Ale że jest dzień chłopaka, to może mu kupię jakiś zestawik. Niech ma chłopaczyna. Nie no, zobaczcie, jaka super promocja. 2 za 360, 1 za 140. Czyli tak bardziej się opłaca kupić pojedynczo. To jest ten sam żel. Masakra, kto wymyśla te promocje, jeszcze daje koło siebie? Jeszcze jak były w różnych miejscach, to ktoś może by się skusił. No chyba, że ktoś dwóch nie potrzebuje, no ale... I tak się opłaca jeden i kupić dwa pojedynczo. Chyba, że komuś zależy na takiej plakietce. Mi nie bardzo, wolę mniej zapłacić. Coś z Clarinsa bym mu zaszalała. Jakiś kremik do twarzy. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby faceci też dbali o siebie. Całe szczęście te czasy się zmieniają. I faceci też myślą już o swojej pielęgnacji, nie tak jak kiedyś, że kremów nie używali ani nic, bo to było bardziej kobiece. Jak najbardziej faceci dbajcie o siebie. Niektórzy mówią, że zmarszczki są męskie, no wiecie co, no nie bardzo. Ja bym wolała, żeby jednak ta skóra jak najdłużej była młoda. A zmarszczki tak z czasem przyjdą, ale po co przyspieszać ten proces, skoro można nawilżać skórę, dbać o nią. I te zmarszczki nie będą aż tak głębokie i nie pojawią się tak szybko, jak byście mieli normalnie. O Jezu, strasznie miga. Kupowałam sobie jakieś kosmetyki z tej Juveny. Ona jest naprawdę dosyć droga. Przykładowo jakiś pierwszy lepszy krem, 1000 koron. Ja kupiłam oczywiście na jakieś promce. Też mi się w ogóle nie sprawdzały te w typie żelowym, o, w takiej konsystencji, ale za to takie zwykłe. Nie dość, że ładnie pachną, to jeszcze tak fajna skóra po nich była, więc żelowe nie bardzo. A takie były okej. Okay. Mojej mamie za to sprawdzała się Elizabeth Arden. Jest bardzo z nich zadowolona. Z tego Declare też miałam, nie wiem, jak się czyta dokładnie, powiedziałam Declare, no bo tak na chłopski rozum. I też się jakoś tak niezbyt sprawdziło. A na Clarins zawsze mi szkoda, więc jeszcze nie miałam okazji testować, bo to jednak już gruby hajsik. Też około 1150, ale nie ma tak często promocji, więc ciężko upolować. Dobra, patrzę Danielowi za tym Biodermem, no ale nie chcę mu kulki kupić, jakieś krem czy coś. Znalazłam jakiś taki dział, gdzie nic nie ma ceny. A, niektóre takie są piękne. Za szok. No cudowne. Zoomuję, jak się nazywa w ogóle ta firma. Ale pięknie pachną. Jak długo się będą utrzymywać. Oczywiście macie jakieś tam maski w płachcie, inne kosmetyki. No a ja Danielowi muszę wybrać coś. Może wezmę mu ten Bioderm, skoro mu się sprawdza. Nie będę kombinować. Idziemy jeszcze do HM-u. Żeby, o właśnie, Daniel miał coś do odebrania w e-shopie, zaraz to może do niego
zadzwonię. Elshop to jest taki elektroniczny coś jak nasze RTV AGD. I to wam pokazać tutaj też kosmetyki. Ten filmik może być taki typowo o drogeryjnych rzeczach. Oczywiście poza Frederick Louis są też inne sklepy, ale one są wszystkie podobne do właśnie Normala, jakieś Liko, Bliwaker i tak dalej, i tak dalej. Głównie chodzi o to, żeby pokazać wam, że w zwykłym HM-ie, Kubusie można zobaczyć kosmetyki tak, jak są u nas spotykane tylko w drogeriach. Kończyły mi się moje sera, które kupiłam sobie u mojej siostry Kasi w Ameryce. Tam mają takie promocje, że naprawdę można szaleć i szaleć. I teraz używam różnych z The Ordinary. Też są spoko, ale jednak po tamtym zestawie, co miałam, mi się wydawało, że ta spra była ładniejsza. Idę kupić jeszcze jakąś torbę papierową, żeby wrzucić mu te prezenciki. O nie, jeszcze kremik do rąk mu kupię, bo zawsze jak jedziemy samochodem, to kiedyś kupiłam mu właśnie chyba z Lositon? Nie z Lositon. Jezu, z Ritualsa, ale z tego Lositon też mu się podobało. Ach, a Rituals jest całkiem z innej strony. Nie wiem, czy chce mi się iść. Danielowi się podobało właśnie z tej serii Amanda, a moja siostra uwielbia ten peeling. Kupiła mi jakiś czas temu i jest zachwycona. A ja wam polecam ten, ale bardziej mi się chyba podoba mimo wszystko z Ritualsa. Czerwony olejek do skóry. Piękny jest. Może pójdę do Ritualsa. Chociaż nie wiem, czy mi się chce drałować, bo zaraz mi się kończy ładowanie samochodu, więc chyba odpuszczę sobie. No ale jakiś jeszcze kremik dokupię Danielowi. Niech się cieszy. A co? Mam taki katar, że ledwo czuję, ale ten chyba pachnie okej. Słyszę, że on ma je zawsze w samochodzie. Jak gdzieś jedziemy, pierwsze co? Siadam, otwieram i sobie ręce smaruję, więc to niby dla Daniela, ale wiecie jak jest. Ten chyba jest okej. Tak ledwo czuję i jeszcze wcześniej w tym Frederick Louisa próbowałam tych zapachów Essence. Essence, one się Essence nie nazywają, ale całe ręce mi nie pachną, więc ledwo co czuję z tym moim zatkanym nosem. Weźmiemy ten. Lisanek, nie mam rąk. Lisanek. No, come on. O, coś się zawiesiło, nie mogłam wytargać tego z samochodu. Więc te ładowarki też czasem jest, powiem wam, zguba. Gościu przed chwilą też tu się męczył, żeby odpalić ją w ogóle, bo często nie działają, więc kiedyś pojechałam na Szwecję i żadna mi nie działała. I tak już tu było prawie zero. I szukam w końcu gdzieś na Hama. Jakoś się udało, 10 aplikacji różnych musiałam ściągać, kombinować. Nie, naprawdę, samochód elektryczny, jak już to tylko z wysokim zasięgiem, a jak jedziecie w nieznane, to zawsze naładowani wcześniej na jakiejś stacji, którą już znacie, że będzie działała, bo czasem to jest katastrofa, nie Nissan? Ty lubisz mnie zaskakiwać. Nissan się trochę załadował, więc jadę gdzie indziej, przeparkować autko i wtedy już na chwilę do galerii. Jeny, tak ciągle mi dłonie pachną od tych perfum, że z chęcią bym jakiś już kupiła, ale tak, z jednej strony droga cena, a z drugiej strony mój zapchany nos, więc nie w 100% czuję te zapachy. No, ale są naprawdę piękne. Idę jeszcze odebrać paczkę Danielowi, bo wysłali do całkiem innego miejsca niż zwykle. I zajrzę od razu jeszcze do jednego sklepu, bo skoro już tu idę, to jakoś przeboleję, że kawałek jeszcze trzeba przejść. I znowu ten piękny guzik. Pamiętajcie, jeśli chodzi o ruchome schody, bo to jest często to samo. Jak stoisz, stoisz po prawej. Jak chcesz iść, idziesz po lewej. A nie, że ludzie stoją na środku i trzeba się później prosić, żeby się przesunęli. Taka kultura na schodach ruchomych. Często mnie to drażni na jakichś lotniskach. Jak ktoś się spieszy, szybko ma przesiadkę albo coś. I stoją jak święta krowa na środku. Dobra, idę do Lesiopa odebrać pakę. No kartki z życzeniami to mu kupować nie będę. A śmieszne są takie muminy, nie? W środku coś jest? Jest, ale jedną ręką to jest naprawdę wyczyn coś zrobić. Ech, puste. No to naprawdę. A ciekawa jaka cena za tego mumina. Zaraz wam powiem za kartkę w pustą w środku. Czyżby miało nie być cen? Nie ma. A jak nie ma cen, to wiecie. Albo super drogo.
albo zapomnieli. Ale zazwyczaj ta druga opcja, chociaż teraz nas nasyfiłam tutaj. No ale to są na przykład zwykłe karty za 40 koron, to myślę, że muminki będą podobnie kosztować, bo jest na nie taki, wiecie, trochę szał od jakiegoś czasu. I sklepy tu w Norwegii powstają z muminkami na lotnisku, więc no, muminki mają swoją drugą młodość. No, ale może jakąś paczkę na te klamoty kupię. Na najniższym poziomie patrzę, ciekawe dlaczego. Tamte drogie, 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 a tu najzwyklejsze. Ale takie, wiecie, trochę jakby złoto. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale ta za 40 koron dwupak mi bardzo odpowiada. Myślę, że Danielowi też jak najbardziej będzie odpowiadało. Tylko, że jest taka duża. I co, mało rzeczy w dużej torbie? To może lepiej kupić małą torbę i będzie się wydawało wtedy, że jest dużo rzeczy. Będzie na przyszłe jakieś okazje. Tak w Kevinie, chowajcie papier na prezenty, będzie na za rok. Ja się z tym zgadzam. Lecę do kasy. Oh my god, ale jeszcze jak zanim pójdę do kasy, zobaczcie jakie piękne. Nie wiem, no, jakieś dzieciaki z mojej rodziny będą miały urodziny. Ja już wiem, gdzie kupię im kartkę na urodziny. Oh my god, co za wymysły. Patrzcie, jakie super. A ja kocham pieski, może taką z pieskami. No cudowne. A to jest księżniczka i patrzcie, już wyszłam z moją torbą, tak naprawdę mógł powiedzieć nara i iść, ale takich rzeczy nie robimy, nie robimy. Księżniczka. Ale śmieszne. Co oni wymyślą? To jakieś nie super prezenty. Czy niby macierzelki, a one mocno palące. Tutaj niby guma, jak ją weźmiecie, to wystrzeli, już widzę. Wystrzeli na was, w środku jest taki pojemniczek, woda. To niby robak wyskoczy. Co za nieprzyjemne prezenty. A tu cała buzia niebieska. Ajajaj. Nie mój humor. Ja wolę moje super śmieszne teksty. Które najbardziej śmieszą mnie, ale to jest piękne. Kubulek taki z pominusiem. Ile to kosztuje? Nie ma ceny. Czyli wiecie, co przed chwilą mówiłam. Albo super drogo, albo zapomnieli. Z naciskiem na pierwszą opcję. Dobra, idę z moimi super torbami do kasy. Idę sobie na razie przez galerię dalej. Jeszcze jako prezent na dzień chłopaka dokupię sushi, bo Daniel uwielbia sushi. Ja też, więc takie prezenty są super, bo sama też na nich skorzystam. Oh my god. Kapelutki. Nie, no ja uwielbiam kapelutki. Ten jaki piękny. No piękny jest. No mam trochę kapelutków w szafie, muszę je zacząć wyciągać. Ja wiem, że niektórzy nie są fanami kapelutków, ale one tam są takie urocze. Muszę przejrzeć szafę, zwłaszcza, że jesień już jest. Trzeba przejrzeć, co się przyda, co się nie przyda, letnie rzeczy pochować i zrobić porządek z tymi gratami. Dobra, lecę jeszcze po to sushi. I będzie już komplet urodzinowy z tym sushi, będzie takim dopełnieniem prezentu. O, tu jest kik. Proszę bardzo, jest również mak. O, mam nadzieję, ja teraz już nie wchodzę do żadnego sklepu, żeby nie wyszło, że przepłaciłam Fredrik Louisie za to, co kupiłam Danielowi. A tutaj to też jest super sklepik, ładnie pachną, chociaż troszkę mi się już przejadły. Myślę, że jak będzie może czas świąteczny, kupowanie prezentów, to nagram jakiś film z moimi polecajkami, co warto kupić na prezent? Jak myślicie? A to są takie domki już na adwent z kosmetykami. Nigdy takiego nie kupiłam, bo zawsze było mi szkoda, ja nie wiem. Ajaj, a to jest fajna opcja, żeby przetestować różne produkty. Więc spoko, tylko 1800 koron. No trochę jest, trochę jest. Dobra, jest bambus, wybieram jakieś sushi. No a jeszcze a propos tych prezentów, co mówię, że może fajny byłby taki film. No bo czasem, wiecie, jest problem kupić komuś jakiś prezent. A jak jest polecajki i w różnych zakresach cenowych, no to może troszkę to ułatwi wybór. Jesteśmy w bambusie. Co my tu mamy za pyszności? Zaraz coś wybierzemy. Mam nasze sushi.
Ale pokażę wam w domku. Zapłaciłam za nie 417 koron, czyli jakieś 170 zł. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie przeliczać, bo tutaj są inne zarobki. Przykładowo takie sushi musiałam pracować, nie wiem, z półtora, dwie godziny, coś takiego. Więc myślę, że no nie jest drogo za świeże sushi. Pamiętajcie, wychodząc z galerii, często są automaty, żeby zatrzymać parking. No ja kiedyś zapomniałam, zwłaszcza, że tego nie było kiedyś tutaj, jak to wprowadzili. Sobie wyjechałam, a później faktura do płacenia za parking, że nie uiściłam opłaty. I więcej za list musiałam płacić, koszty wysłania listu, niż za wartość tego parkingu nieopłaconego, więc... Ech. I teraz... Wyszłam jakimś innym wyjściem. Oh my god, gdzie ja jestem? Dobra, chyba gdzieś tam muszę się kierować. A więc co ja tu wybrałam? No już widzę, sos się rozpaćkał. A jakieś takie wybrałam. 10 kawałków maki ze smażonymi skampin. To będą jak coś krewetki. Awokado, ogórek i góra z łososia. Majonez chili, teriyaki sos, imbir i wasabi. A wasabi to niby gdzie? A tu, w kąciku. No i drugie wybrałam takie, bo Daniel najbardziej lubi te. Z łososiem. I oczywiście dodatkowo macie dwa takie z sosem sojowym. Tak więc wszystko kupione, sushi kupione, Daniel niedługo wraca, więc będziemy zajadać. Chociaż znowu wciągnęłam troszkę rosołku, więc w sumie jestem najedzona, ale... Jeśli chodzi o jedzenie, to ja zawsze mam jakieś miejsce, rezerwy w żołądku, zwłaszcza na takie pyszności jak sushi. Jak jakiś czas temu ktoś właśnie z kikiem w tyłku, ma tak zatkany nos, że aż ledwo się słyszę, komentował mi film, który nagrywałam, jak byłam w Ameryce z Danielem. Moja mama była, właśnie pojechaliśmy do siostry Kasi, która ostatnio założyła kanał na YouTubie, nazywa się Florydzianka. Dla tych, kto jeszcze nie wie, zapraszam do subskrypcji i obserwowania Kasi. No i byliśmy tam w Ameryce wszyscy i wynajęliśmy jakieś tam mieszkanie, żeby się, wiecie... O, ja powiedziałam na filmie, no takie mieszkanie, żeby się przespać tam. No wiecie, jak jesteście na wakacjach, zazwyczaj hotel czy mieszkanie jest po to, żeby iść spać, rano wstać i iść dalej w teren. Ja w tym sensie to mówiłam. A ktoś tam, że wiecie, kijek w tyłku, of course. O, jak takie rzeczy słyszę, to od razu musiałem cię oglądać i go denerwuje to. No bo takie fajne mieszkanie, a tu gadane, żeby się tylko tam przespać i tyle. Ja wiem, że 99% oglądających i takie pojedyncze trolle, 99% jest normalne, ona rozumie, o co chodzi, ale zawsze się znajdzie taki rodzynek, co się czegoś przyczepi. Ja broń cię Bóg, nie powiedziałam tego w stylu, że o, żeby się przespać, a tam mieć 5 gwiazdek. No, 5 gwiazdek też to nie było. Mieszkanie było ładne, fajny standard, ale wiecie, 5 osób na, powiedzmy, wycieczce. Każda z nich pracuje. Jest dodatkowo z nami nasza mama, czyli też nie pójdę do jakiegoś hostelu, wiecie, spać w jakichś złych warunkach, no bo... Zwłaszcza, że to nie był hotel 5-gwiazdkowy. Ładne, czyste mieszkanie. No to jak to sobie może pozwolić, no to jaki problem? No ja tam próbowałam dyskutować z tą osobą w komentarzach, ale czasem to jest taka walka z wiatrakami. Co by się nie powiedzieli, to i tak tam będzie źle. Więc ja czasem nawet jakieś głupie komentarze, ale zazwyczaj jeśli coś usuwam, to są obraźliwe, jakieś takie nic nie wnoszące, bez sensu, to usuwam. Co tam? I tak, widzimy się w następnym filmie. Wpadajcie na Instagram i ikestressvlog. Nie wiem, czy ja wspominałam o tym, że zastanawiałam się ostatnio, czy nie usunąć nazwy i zmienić ją na jakąś inną, bo 80% osób ogląda mnie z Polski. Ja myślałam, że jak założę YouTube'a, to właśnie większość będzie Polaków, która mieszka w Norwegii, mnie oglądała. I tak, wiecie, Polacy nie wiedzą za bardzo, co znaczy ikke stres, ale to oznacza po prostu no stres, bez stresu, wiecie, tak na luzie. I vlog, no to, że wiecie, że filmy, że vloguję. No nie wiem, dajcie znać, czy nazwa jest ok, czy powinnam rzeczywiście coś pomyśleć. I jak ktoś tam na imię Paulina, bo to się nigdy nie przejawia, potem niektórzy ja... A jak ty masz na imię w ogóle? Tak, dobra. Tak więc już się nie rozgaduję. Wpadajcie na Instagram i ikestressvlog.
Dawajcie łapki w górę, ja zawsze się cieszę. No dobra, dzięki za oglądanie. Kończę już i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!